Cześć, hej, czołem, ja jestem Choker. Oglądacie kanał Time on Games. Tak jak obiecałem w moim vlogu, jest to pierwszy filmik z Oloca. Mam na zadaniu zrobić serię z tą grą, gdyż naprawdę warto, gra jest rewelacyjna, jest to coś typu Runes of Games, typu Lineage, trochę wszystkiego po trochu. Aczkolwiek jest tu dodanych kilka naprawdę fajnych aspektów. Coś takiego na przykład jak statek astralny, który możemy zwiedzać głęboki astral, podróżować z wysp do wysp, na których zabijamy poszczególne bossy i zyskujemy dodatkowe wyposażenie do naszego ekwipunku. W sumie to zyskujemy tam cały ekwipunek tak naprawdę. Muzyczka w grze jest też naprawdę na wysokim poziomie, pozwala nam właśnie wczuć się w klimat gry. Tak wygląda główna stolica, należy do ligi. Możemy na początku gry wybrać ligę bądź imperium. Przepraszam was, ściszę trochę głos w grze, bo nie jestem pewny jak będzie mnie słychać. Okej, myślę, że teraz jest zdecydowanie lepiej. O czym warto wspomnieć w Olocie. Jeżeli zamierzacie już ściągnąć grę i zacząć swoją przygodę z Olocem, warto na wstępie wiedzieć, że gra nie jest jednak całkowicie darmowa. Oczywiście, jeżeli chcecie mieć runy na poziomie pierwszym czy drugim, nie musicie wydawać zbyt dużej sumy pieniędzy. Ale bez tych run też nie będziecie lepszymi graczmi, niestety. Jak widać, moje runki wyglądają następująco. Są to 3 szóstki, które dają mi 37% dodatkowo obrony. Oraz 4, 3 i 5, które dają mi 40% dodatkowego ataku. W przypadku, jeżeli szóstki przełączy na atak, tego ataku będzie zdecydowanie więcej, ale jak to zawsze bywa z tankiem, obrona zawsze cierpi, atak zawsze zwycięża. No tak to już jest, ale tanków też potrzebujemy w gildii. Także zdecydowałem się zrobić swój bullet na tanka. Jestem paladynem. Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć coś więcej o bullicie tanka i grze paladynem, śmiało piszcie, ja na pewno odpowiem, bądź nagram film specjalny dla was. Udam się teraz do hangaru, zaprezentuję wam statek astralny. Mam go już troszkę wyposażonego w różne armaty, reaktory. Na razie typu 4 poziomu. Aha, jeszcze o czym warto wspomnieć, a w sumie trzeba wspomnieć, to jest gałąź rozwoju naszego głównego bohatera. Ja wybrałem całkowicie tanka, czyli mój bullet jest przede wszystkim zrobiony na obronę. Nie będę wam teraz tego tłumaczył, gdyż jest to pierwszy filmik, ma na celu zapoznanie was z grą i po prostu pokazanie świata Oloc. Mój bullet wygląda następująco. Definitywnie przeważają tutaj rubinki w polu rozwoju przed zwyciężeniem. Każdy tank wie o co chodzi. Okej, udajmy się teraz do hangaru, gdzie będziemy mogli przywołać statek i wykonać malutki kursik w stronę jakieś może wyspy, choć nie chce mi się lecieć na wyspę, szczerze powiedziawszy. Po prostu zaprezentuję wam statek astralny. Mam 51 poziom w grze, jest to maksymalny jak na razie, choć ma wyjść dodatek, który umożliwi nam osiągnięcie poziomu 56. No tak, zapomniałem jeszcze o pewnej rzeczy, a mianowicie o błogosławieństwu. W moim przypadku jest to przychylność wielkiego męczennika Capra. Tych bóstw jest chyba 12, jeżeli się nie mylę. Potrzebujemy tego, gdyż aktywuje to nasze runy. Możemy wykorzystać wtedy ich atuty, a także różne niezbędne rzeczy, na przykład takie jak skok astralny. Bez błogosławieństwa nie możemy wykonać skoku astralnego, który zdecydowanie ułatwia nam poruszanie się po tym świecie. Udajmy się do hangaru teraz. Z początku widzieliście właśnie wilka, na którym siedziałem, jest to mount. Oczywiście za darmo mi go nikt nie dał. Jest to gra zdecydowanie wymagająca czasem wysłania jakichś pieniędzy. Choć można też wygrywać w konkursach, w którym raz miałem okazję wygrać. Zdobyłem 500 kryształów, dzięki czemu mogłem zakupić się na przykład foliału doświadczenia. Ale to było kiedy byłem jeszcze na niższym poziomie. Teraz nie są mi przydatne. Pokażę wam jeszcze ekwipunek. Przedmioty, które zdobywamy, znajdują się w torbie. Na razie mam tu kilka zbędnych rzeczy, aczkolwiek nie będę ich jeszcze wyrzucał, bo różnie bywa. Rzemiosła. Tu znajdują się przedmioty, które wykorzystujemy do wyrabiania różnych itemków, czy rzeczy, mikstur. Zależy jakie rzemiosło sobie wybierzemy. Możemy zostać kowalem, alchemikiem. Możemy także uprawiać gancarstwo. Jest tego dość sporo. Butik Oloc. Wszystkie przedmioty, które zakupimy w sklepie,
znajdują się właśnie tutaj, bądź przedmioty z kufru, które możemy znaleźć w grze, takie jak na przykład konfetti, które czasem po prostu mogło wkurzyć człowieka. Otworzyłem kufrek, liczyłem na jakiś itemek, a to wypadło konfetti, które w nie dość atrakcyjny sposób niestety wybucha jakimiś tam kwiatuszkami, ale mniej czas nie. To jest mój statek. Nazywa się Black Wolf. I tak to wygląda. Tu są armaty, tu są tarcze. Na każdym statku jest 6 tarczy. Jest rufowa tarcza, dziobowa tarcza i dwie po prawej i lewej stronie naszego statku. Bronią one nas przed atakami mobów. Co jakiś czas trzeba je odnawiać, jeżeli ulegną zniszczeniu bądź będą uszkodzone. Na dole pokładu znajduje się sterownia z tamtej strony przede mną. Tutaj jest mózg naszego statku, czyli reaktor. Po prawej stronie mamy typowy ster wysokości, po lewej stronie zmodyfikowany ster kierunku bryza 3, a na samym środku znajduje się zmodyfikowany silnik dopalacz trójeczka. Niedługo będą to same czwóreczki. Udamy się jeszcze na sam dół pokładu, gdzie znajduje się nasz skarbiec. Wszystkie przedmioty, które zdobywamy w astralu związane z rozbudową statku, znajdują się właśnie w tym miejscu. Jeżeli właśnie zakończymy jakąś wyspę, gdzieś tutaj znajduje się kuferek, który możemy otworzyć dopiero po powrocie do hangaru. Trzech goblinów. Jarzyna, Krzysztof, Szczecina. Są to mechanicy, którzy naprawiają nasz statek. Oczywiście podczas niebezpiecznych podróży astralnych często napotykamy dość silnych mobów, zależy to od sektora. Wtedy niezbędni są goblini. Tutaj są armaty dolne. Tutaj są miotacze. Miotacze to jest główna broń naszego statku. Pozwala nam na zlikwidowanie nawet kilkunastu wrogów jednocześnie. Okej, czyli tak wygląda statek astralny, który znajduje się teraz w hangarze Olotsa. Okej, myślę, że zaprezentuję wam szybki kursik latania. Nie tyle co kursik, co może pokaz. Okej, wyruszamy. Znajdujemy się teraz w astralu. Jest to teren od zaraz po opuszczeniu naszej stolicy. Jest całkowicie bezpieczny, nie ma tu żadnych mobów. Pokażę wam teraz, jak poruszać się naszym statkiem astralnym po świecie astral. Włączamy na trzeci bieg. Tutaj jest wskaźnik prędkości, którą osiągamy. Tutaj tymi ikonkami sterujemy naszym statkiem. Mocny zwrot w prawo, słaby zwrot w prawo. Tak samo jest ze stroną lewą. Tu mamy mapę. Mój statek może osiągnąć jak na razie tylko 30 metrów na sekundę. Jest to dość mało. Aczkolwiek wystarcza to na pierwszych sektorach astrala. Okej, zawróćmy teraz z powrotem do stolicy, gdyż nie będę wam teraz pokazywał jakichś dalszych lotów. To na pewno będzie jeszcze nieraz w moich filmikach. Okej, w łatwy sposób steruje się statkiem. No mówię, patrzymy, jak to wygląda, w jaki sposób nasz statek się obraca. Najlepiej w ten sposób będzie nam trafić do danej lokacji. Zatrzymujemy. Okej. Teraz widzimy naszą stolicę. Mamy właśnie na nią wrócić. O tak. I lecimy prosto do domu. To są takie właśnie atuty Olotsa. Może po tym krótkim filmiku już kilka osób z chęcią rozpocznie swoją przygodę. Jak mówię, pod filmikiem możecie podpisywać się, możecie mi pisać, co byście chcieli jeszcze wiedzieć o Olocie, ja na pewno to nagram. Gdyż mając jakiś obrany cel, będzie mi dużo łatwiej nagrywać te filmy i rozpocząć swoją sagę z Olocem. Grałem już w tą grę jakieś 3 miesiące i naprawdę na razie mi się nie nudzi. Okej, w ten oto sposób wróciliśmy do hangaru. Myślę, że to by było na tyle. Jest to krótki filmik pokazujący możliwości, jakie daje nam Olot, czego nie ma w innych grach, na przykład poruszanie się tym statkiem astralnym. Jest tu jeszcze bardzo dużo rzeczy, o których na pewno wspomnę. Dziękuję za uwagę. Jeżeli będziecie chcieli dowiedzieć się czegoś więcej, bądź zobaczyć filmik opisujący coś innego, z chęcią go nagram. Dzięki, na razie.